Witam was serdecznie w wielkim finale gry Kindergarten 2. Tak, niestety jest to ostatni odcinek naszej przygody. Dzisiaj poznamy tajemnicę tej drugiej szkoły, w której na początku wyglądało, że wszystko jest ok, ale później, im więcej dni tu spędziliśmy, chociaż nie, tak naprawdę cały czas mamy jeden, ten sam dzień, no to poznawaliśmy coraz więcej osób, coraz więcej rzeczy się nie zgadzało i mamy trzy ostatnie przedmioty, których potrzebujemy. Czy jestem gotowy zacząć ostatni dzień w szkole, czy też przedszkolu? Tak. I czy jesteście gotowi zostawić ostatnią łapkę w górę? Mam nadzieję, że tak. Oczywiście będzie też sekretne zakończenie, także koniecznie oglądajcie do końca i później porozmawiamy, jak wygląda sprawa z przyszłością tej serii, ponieważ mam coś fajnego, może nie fajnego, ale mam coś do powiedzenia. O, to jest żenujące. O co chodzi, pani Applegate? Czekaj. Od razu mamy jakiś dialog? Czekajcie, wygląda na to, że zapodziałam ten ważny przedmiot, który pani mi dała, aby... Wiecie, chodzi o tego pilota do sterowania Penny, gdybyście jeszcze nie ogarnęli i nie znali fabuły tej gry. Okej, dam ci po prostu kolejny na lunchu, a teraz przeszukajmy wszystkich uczniów, żebyśmy się upewnili, że nikt tego nie będzie miał. Sprawdź wszystkich, którzy będą wchodzili po prostu... którzy będą wchodzili do szkoły. Czy nie mają żadnych specjalnych urządzeń? Jesteś pewna? Jakie urządzenie chodzi? Będziesz wiedział, kiedy to zobaczysz. Dzięki. Okej, Penny, proszę, zacznij szukać tego też urządzenia. Jejku. Tak, mamusiu, będę tego szukała. Powinnam to znaleźć, zanim zadzwoni dzwonek. Dobra, to w takim razie pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest taki mały spoiler, który dostaniemy tutaj. Musimy kupić baterię i użyć pilota na Penny. To jest bardzo ciekawe. Dobra, także kupujemy sobie tą baterię i $2. Nie, nic nie potrzebuję. I wydaje mi się, że teraz jak podejdę sobie do Penny... O, właśnie, używam od razu. Podchodzisz do niej, pyk, pilotem na nią klikasz. Użyjmy tego pilota. Kalibrowanie, nie ma wystarczającej energii. Potrzebujemy baterii w pilocie. Okej, komenda otrzymana. Już. O, Penny, proszę, nie rób... Czekaj, Penny uwolniła! O kurde, Penny się zbuntowała. I czekaj, a czemu ona płacze? Penny się zbuntowała i uwolniła Nuggeta. Także to jest to. To jest wszystko już zaczyna, widzicie, się układać. Tak naprawdę nie, po prostu przyjęliśmy robota. Przepraszam, nie wiem, co się stało. Wydaje mi się, że ktoś ciebie kontroluje. Musimy szukać tego specjalnego urządzenia. Tak, mamusiu, jestem prawie gotowa, aby to znaleźć. A w sumie nie wiem, czy mam zjazd po tych pigułkach, które wczoraj brałam, czy ten dzieciak właśnie strzelił laserem z oczu. Prawdopodobnie dwie rzeczy na raz. Moja córka po prostu ma pewne umiejętności i zdolności i nie będzie sprawiała żadnych problemów dzisiaj. Okej, ciekawie. Dobra, idziemy do Nuggeta. Czekajcie, a może ja muszę wejść tutaj? Porozmawiajmy z Nuggetem. Nugget widział, że ta dziewczynka strzelała laserami z oczu. Nugget widział, że to ty pociągasz za sznurki. O kurde, ty, to Nugget jest naprawdę inteligentny. Niby taki głupi, ale jednak mądry. No i Nugget mówi, że z tą mocą możemy w końcu zaprowadzić pokój w szkole. I jak to zrobimy? Po prostu zejdź na dół i porozmawiaj z piękną Lily. Ona będzie wiedziała, co zrobić. Okej, czyli to Lily jest tą osobą, która nie ma potwora, całe szczęście. I używamy drugiego przedmiotu, który udało się zdobyć. Tak, to jest sygnał. Możemy teraz wyjść bezpiecznie. Czekałem godziny. Tak. O, właśnie. Odkryliśmy bardzo dużo w tej szkole, bo już biegowaliśmy. Czy słyszałeś o tym? Potrzebujecie tego, prawda? Zobacz, my od razu przerywamy im dialogi i mówimy: słuchajcie, ja się cofnąłem w czasie parę razy, wiem, czego potrzebujecie. O, to jest niewiarygodne. Jak ty to? W sumie to nie ma znaczenia. Musimy uratować te dzieciaki. Po prostu nie możemy tego już znieść, więc co zrobimy teraz? Musimy take out anyone who has one... czyli musimy pozbyć się po prostu kogoś, każdej osoby, która ma te piloty. Jeżeli znajdziemy, jeżeli ta osoba jakby użyje tego pilota, no to użyje go, żeby Penny nas zabiła. Okej, właśnie, kto jeszcze ma piloty? Nauczyciele i dyrektorka, czyli trzy osoby. I musimy ich wszystkich jakby zdjąć w jednym momencie. Kiedy to zrobimy, użyjemy jakby oczu Penny, żeby przeskanować windę i uwolnimy te dzieciaki. Zabijemy nauczycieli? Wiem, że to brzmi okrutnie, ale tylko to możemy zrobić. No dobra, jak widzicie, tutaj dzieciaki w piwnicy planują zabicie wszystkich nauczycieli. I dyrektorki, oczywiście, dyrektorki. Więc co powinienem zrobić? Podczas porannych zajęć zacznij rekrutować dzieciaki i zobacz, kto może pomóc nam w załatwieniu nauczycielki. I będziemy potrzebowali także dostępu do gabinetu dyrektorki podczas lunchu. O kurde, ale zadań mi dali! Co to jest? A wy co będziecie robili? My będziemy...
Okej, okay. Lili, dobra, już wiem, co będą robili. Oni będą rozmawiali z dzieciakami w mądrej klasie i chcą zobaczyć, czy któryś z nich po prostu przekonają, żeby do nich dołączył. Okej, okay, dobra. Pośpiesz się i wydostań się stąd. No właśnie, jeżeli tutaj będziesz zbyt długo, no to może być mały problem. Mamusiu, wydaje mi się, że pani Applegate upuściła specjalne urządzenie. Albo coś takiego. Okej, nie ma się czego bać. W sumie do momentu, w którym nikt inny tego nie posiada, no to wszystko jest wspaniale. Ale ona nie wie, że to ja posiadam to urządzenie. No dobra, a mogę z nią porozmawiać? Okej, dobra, silnie. Karla, może? O, czy to jest pilot do sterowania Penny? Skąd wiesz, co to jest? A, nie bój, ty, no Karla to jest naprawdę, ona wszystko wie, po prostu, to jest taki Monty, tylko w żeńskiej wersji. Nie bój się o to, skąd o tym wiem, jeżeli będziesz przyłapany z tym pilotem, no to będziesz martwy. Okej, będę miał to w pamięci. Dobra, czyli ona już wie. Mam z tobą porozmawiać? Nie, z tobą nie będę rozmawiał, może z tobą mam porozmawiać? Nie, raczej nie. Ozzy? Nie, o kurde. Dobra, myślałem, że on mi zleci jakąś misję, a nie chcę teraz tego robić. Nie, wydaje mi się, że my musimy teraz tak naprawdę iść na zajęcia. Ale jeszcze porozmawiajmy tutaj z resztą osób. O, pani ta. Okej, to jest bezpieczne miejsce, nie wierzę ci. A, w sumie właśnie, lunch together. Dobra, już rozumiem. Pamiętajcie, że ja muszę się dostać do gabinetu do dyrektorki, a mogę się dostać wykorzystując tego pasa, którego ona mi da. To jest mądre. Dobra, także misja wykonana, jednak udało się. A w razie czego, to wiadomo, szybkie cięcie, przejdę to jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej. Okej, dzieciaki, po prostu bądźcie cicho, bo łeb mnie boli, bo wczoraj ćpałam. O, ps, tutaj, dzieciaku. Gdzie? Czekaj. Gdzie on jest? Nie wiem, szczerze, nie mam pojęcia, skąd Lili. O, tutaj, na górze. Co ty tam robisz? Nie bój się o to. Lili jest na górze i po prostu no, poznaje nowych przyjaciół, albo próbuje jej bardziej przekonać. Będziemy cię potrzebowali, abyś zrobił to samo. Co powinienem zrobić, albo z kim powinienem porozmawiać? Każdy, kto ma problem do pani Applegate, no to na pewno będzie to Bugs. I w sumie to tyle? Może Monty nie. Ona sprawia, że wiele dzieciaków jest złych na nią, więc w starej szkole, więc po prostu na pewno kogoś znajdziesz. Pani Applegate nie wygląda zbyt dobrze. Wydaje mi się, że za chwilę się zżyga. Okej? Okay? Skoro tak uważasz, to spoko. Powinniśmy znaleźć dziewczynę, która zajmie jedno z tych, no wiecie, w toalecie są te boksy, w których się załatwia swoje rzeczy, to musimy je po prostu je zająć. I to będzie o wiele łatwiejsze. Co jeszcze? Potrzebujemy, aby ktoś tam coś zrobił. Czyli ktoś, kto wykona to zadanie właśnie. Ktoś, kto ma doświadczenie w dźganiu. No to na pewno będzie Bugs. O, i weź to. Może przekonasz tą dziewczynkę robota, czyli Penny, aby zyskała jakby zaufanie dzieciaków? Dobra, w sumie, wiesz co, nie obchodzi mnie to, co tu się dzieje. Dobra, Bugs. O, gościu, chcę odzyskać swój nóż. A, może mam sposób, więc co powinienem zrobić? O nie, ja nie wiem, co powinienem zrobić. O kurde, tam był tutorial, a ja go przeklikałem, więc czekajcie, co robi? Dobra, zielony przycisk. I? O, co ty chcesz laserować, dziewczynko? Nie wzywałam ciebie. Ona jest tutaj jak coś. Tu, o, w tym miejscu dokładnie, tylko za kamerką. Nie wiem, po prostu powinnam tutaj być, więc w sumie czuj się jak się u siebie w domu. Nie to, żeby ktoś się mógł zatrzymać. O, idzie do mnie. Tup. Wydaje mi się, że powinnam z tobą porozmawiać. O czym powinnam z tobą porozmawiać? Tak, powinnaś ze mną porozmawiać. Daj mi nóż, albo... Nie ty. Powinnam zrobić coś innego. Dobra, blue button? O, zapalniczkę mi dała. Czyli to jest kontrabanda. Ty! Dobra. Teraz powinnam wrócić do klasy. Okej, okay. Tak gdzie dzięki Penny. Ej, to było bardzo dziwne. Jak to jest możliwe, że ona jest, że ta szkoła jest dziwniejsza od tej poprzedniej, w której byliśmy? Czy chcesz odzyskać swój nóż? O, pewnie gościu, dzięki. Będę ci wisiał przysługę. Muszę, chcę, żebyś zabił nauczycielkę. Po prostu, tak, weź sobie ten nóż, ale od razu musisz go użyć. Jezu, co tu jest? Czemu to jest jedna z moich ulubionych gier? Nie wiem. W sumie wy też nie wiecie. Po prostu zostawmy ten temat, okej? O, to jest coś, co w sumie będę mógł zrobić. Wchodzę w to. Daj mi znać, kiedy mam to zrobić. Okej, także mamy już przekonanego ciebie. Mamy Nuggeta, który bawi się swoim fidget spinnerem. Mamy... dobra, Ozzy jest w swoim świecie. Okej, potrzebuję twojej pomocy, żebyś zabiła nauczycielkę. Wow, uważaj tutaj, dzieciaku, skąd to wszystko się bierze? W sumie tak, no, chciałabym, żeby ta stara krowa zdechła, ale nie chcę poprawić swojej koszulki albo swojej sukienki, cokolwiek ona tam ma. Po prostu musisz iść do łazienki. O,
W sumie to mogę to zrobić za odpowiednią opłatą. Jak dużo? Po prostu włóż... Ojejku, znowu. Mam déjà vu. W pierwszy dzień, w pierwszej szkole miałem dokładnie to samo zrobić, żeby Cindy mnie polubiła i tutaj też musimy włożyć gumę w... włosy jakiejś dziewczyny. Ale tutaj nie ma żadnych dziewczyn. O, więc znajdź jedną, jeśli chcesz mojej pomocy. Dobra, to mam pomysł. Ona przyjdzie. O, znowu wróciłaś? Co jest z tobą? No bo Penny wróciła. Wiem, tu kamerka zasłania. O, ta szkoła ma naprawdę dobrą technologię. Nie wiem, co jest ze mną nie tak. O, jest dużo rzeczy z tobą nie tak. I'm telling you mother about this. Czekaj, nie mów. O, okej, okay, włożymy gumę w jej włosy. Hej, to było bardzo niemiłe. Wysyłam ciebie do... Czekaj. Green? Czekaj, co się stanie, jeżeli jeszcze raz wcisnę green? Chociaż zielony sprawia, że ona przychodzi tutaj, więc odpada. Niebieski sprawia, że pokazuje kontrabandę. Red to jest taka, nie wiem, wydaje mi się, że ona po prostu strzeli laserami z oczu. No bo red, czerwony, laser i tak dalej. Więc zostaje mi żółty. Proszę, żeby się okazało, że to jest to... O, nieważne. A, będę szła, dobra, jest. Myślałem, że cały czas będę musiał to wszystko na nowo zrobić. O, nie wiem, co powiedzieć, poza tym, że to było najmniej satysfakcjonujące włożenie gumy we włosy, jakie widziałam. Ale nadal pomożesz, prawda? Tak. Ojku, czuję się taka pusta. Potrzebujemy twojej pomocy. Tak, zrobię co chcesz. Po prostu użyj łazienki podczas lunchu. Oczywiście, że to zrobię. O, uwaga, nowe dzieciaki. I chwila, czy ja powinienem... Here you passbook, tak, oczywiście. I idziemy sobie na lunch. O mój Boże, teraz dzwonek dzwoni i idziecie na lunch, a ja sobie coś tam zrobię. Psst, aj, dzieciaku, tutaj. Mam nadzieję, że nie popełniłem żadnych błędów jeszcze. Widziałem Bugsa i Cindy, którzy jakby już wyszli. Dobra robota. Więc co teraz? Lily jakby zaprzyjaźniła się z Carlą. One mają, ukradły to urządzenie podsłuchujące, które Jerome miał przy sobie. Okej, więc to znaczy, że jeżeli usłyszą moje imię, no to wtedy to eksploduje. A, no to musimy komuś to podłożyć. Może jakiemuś nauczycielowi, doktorowi Dahmerowi? Okej, okay, więc kiedy wyślemy sygnał, ona tutaj przyjdzie i da ci to urządzenie. I będziesz musiał je podłożyć pod stołem w gabinecie, no w pokoju nauczycielskim. Ojejku, ej, powiem wam, że trochę się zaczynam gubić, bo wydaje mi się, że już popełniłem jakiś błąd i cały czas mam w głowie. Może powinienem inny przycisk cisnąć, może powinienem coś innego zrobić, ale nadal nie skończyliśmy. Kiedy jakby to urządzenie eksploduje, będziemy mieli naprawdę mało czasu, zanim jakby no, pozostali to ogarną, pozostali nauczyciele oczywiście. Będziesz musiał być na górze schodów, kiedy lockdown, czyli zamknięcie totalne szkoły nastąpi. Ja! Co to jest? Pip! Okej. Okay. O, jesteśmy w tym, w stołówce dziwaku. Nie ma tutaj żadnych ptaków. A, czyli on już udawał ptaka. Okej, okay. No dobra, spoko. Wiesz, poglądałem na tą rzecz i wygląda na to, że może to być solidna baza do mojego małego projektu. Ale potrzebujemy go, właśnie, tego urządzenia do podsłuchiwania. Jeżeli się zgubiliście, spokojnie, jestem tutaj, żeby was też poprowadzić. Tak, ale w sumie nic nie może mnie powstrzymać, żebym to zatrzymała. Chyba, że masz coś lepszego. O, mam coś lepszego. O, dam jej urządzenie, jakieś inne. Wow, to perfekcyjne. Wiem, jak co trzeba zrobić i... no fajnie, że dostałam to. Czy może nam pomóc dostać się do pokoju nauczycielskiego? Oczywiście, że mogę zrobić, ale nie dzisiaj? Czekaj. I'm gonna need all the goodwill from the... Dobra, ona tutaj coś gada, jakieś głupoty. Znajdź kogoś, kto po prostu się przekopie. Dobra, okej. Okay. No to Nugget, to musi być Nugget. Nasz przyjaciel Nuggetik. Siema, Nugget. Co się dzieje, Nugget? Nugget miał nadzieję, że będzie kopał nową jaskinię Nuggeta, ale nie ma możliwości, żeby ją wykopać. Czy to pomoże? O! Czy to pomoże? Nugget może wykopać milion jaskini Nuggeta z tym. Nugget będzie kopał do jądra ziemi. Proszę, nie rób tego. Nugget, przyjaciel Nuggeta ma rację. Po prostu ziemia nie ma znaczenia dla Nuggeta. Okej, okay, dobrze, że się z tym przynajmniej zgodziliśmy. Nugget musi się śpieszyć, musimy wiele rzeczy zrobić. Proszę, odwiedź mnie w nowej jaskini Nuggeta, jak będziemy tam na zewnątrz mieli zajęcia. Okej, okay, zrobię to. Aha. Cześć, Nuggetik. Czekaj, czy tak to ma działać? Ty, to... on Nuggety ukradł. Okej, okay, to już jego nie ma. Tutaj wyszła oczywiście ta pani. I teraz, czy ja mam porozmawiać na przykład z Carlą? Nie. I w sumie nikt inny nic tutaj mi nie powiedział, także wejdziemy w tą dziurę i... jesteśmy w pokoju nauczycielskim, tu gdzie mieliśmy być. Jaka część nie rozumie...
Jaka część ciebie nie rozumie, że nie powinieneś tutaj być? Nugget rozumie rozkazy człowieka z dużą głową. Po prostu Nuggeta to nie obchodzi. Nuggety Nuggeta są zbyt ważne. Ojejku. Masz szczęście, że dyrektorka zakazała ciebie jakby ranić. I tutaj musimy to podłożyć. O, leave device? Oho. Okej. Okay. Nugget chciałby użyć mikrofali. Nuggety... Zimne nuggety są złe dla Nuggeta. One nie będą wystarczające. Wnocho! Okej, okay, bardzo dobrze. Znaczy, spoko. Nugget wyjdzie. Jeju, krzyczy na niego. Oho, i on jest tutaj. Okej. Po prostu też mamy stąd wyjść. I teraz wydaje mi się, że muszę podłożyć... Nie, muszę teraz powiedzieć to. Czyli, czy podłożyłeś tą bombę pod stołem? Tak, bardzo dobrą robotę wykonałeś. Lili zasygnalizowała, że potrzebuje pomocy na górze. Okej, okay, i musisz jej pomóc... kiedy ja będę tutaj podkładał ten drugi ładunek. Okej, okay. Czy znasz, jakby, czy masz sposób, żeby dostać się na górę? Oczywiście, że mam. Pamiętaj, że musimy się zachowywać tutaj jakby szybko i działać szybko. Nie możemy czekać, musisz iść. Dobra, to tak... Czekaj, mam tunelem wejść? Nie, okej, okay. Myślałem, że mam to zrobić. Dobra, także idziemy, mamy oczywiście pasa. O, i ona jest tutaj. Wygląda na to, że coś sprawia, że odzyskujesz, znaczy... Ktoś ci po prostu wydaje komendy dzisiaj i twój chip prawie się usmażył. O, no to ciekawie. Co to znaczy? Nie bój się. Zajmę się dzisiaj tym po szkole. A teraz idź, wracaj na zajęcia. Mami, jest. Mamusia ma gościa. Okej, okay, wrócę, jeśli będziesz mnie potrzebowała. Dobra. Proszę, wejdź tutaj. Przepraszam za to wszystko. Po prostu pomagam mojej córce w trudnych czasach, jakie ma. Czy wszystko z nią mam w porządku? Tak, tak. Po prostu teraz rozumiem... Ojejku, eksplodował ładunek. O mój Boże, co się stało? Nie jestem pewna. Mam nadzieję, że wszyscy... O, siostro, coś się stało. Oni wykonali swój ruch. Doktor Danner został zabity w pokoju nauczycielskim. Ale przecież to było tylko parę godzin. Niemożliwe, że działają tak szybko. Musimy się śpieszyć. Idź po prostu... idź na zewnątrz i sprawdź, żeby Penny patrolowała korytarze. Okej. Okay. Także idziemy. Papa. I teraz, czy ja mam tutaj coś zrobić? O, jest. Czy jest Billy czy Killy? Znaczy Lili. O, dobry Boże, ty tutaj nadal jesteś. A gdzie powinienem być? Coś poszło źle. Pani Applegate ma Bugsa. Proszę pomóż mi. Proszę pomóż mu. Ona straciła po prostu... Ona oszalała. A czekaj, nie mogę tu nic na pewno zrobić? Pull the book. Nie, chyba jeszcze nie mogę tego zrobić. Ale to będzie bardzo potrzebne. Ignore the computer. I wydaje mi się, że tutaj ja popełnię błąd, że zejdę na dół. A, dobra, czyli musimy iść do gabinetu dla dziewczyn. O nie, ona go trzyma! O, chciałem to zrobić od bardzo długiego czasu. Na co czekasz? Zrób to! Nie boję się ciebie! O, słuchaj. Oj. Ty mały śmieciu! To jest ostatnia rzecz, którą... Okej. Okay. Gościu, to było bardzo bliskie. Dzięki za ratunek. To miejsce pójdzie do piekła. Nie wiem, czy tak się mówi w ogóle. O, zauważyłem. O, słyszałam, że coś grubego uderzyło o podłogę. A, i to nie był Bugs. Ogarnij się, Cindy. Dobra, pozbyliśmy się. Hej, guys, zamknęliśmy szkołę. A, i teraz rozumiem dlaczego. O, wy naprawdę jesteście porąbani. Czy mamy kłopoty? W sumie nie będziecie mieli kłopotów, jeżeli nie zostanie żaden dorosły, aby was ukarać. I to jest bardzo mądre. Okej, okay, już dwójka nauczycieli nie żyje. Bob, dyrektorka i Lunch Lady wszyscy zaginęli. Tego drugiego woźnego nie ma. Znaczy, okej, okay, on po prostu ma w dupie te zasady w szkole. O, więc powinienem was brać, wziąć po prostu na zewnątrz, do momentu, aż lockdown się skończy. Okej, okay, także jesteśmy tutaj. O, i Nugget rzucił swoje nuggetiki. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale czy ja powinienem z kimś porozmawiać jeszcze? Bo wydaje mi się, że coś powinienem tutaj jeszcze zrobić. Use the remote. Ale najpierw porozmawiamy z Nuggetem, zanim użyjemy tego pilocika. O, przyjaciel Nuggeta ma idealny timing. Uwaga, nowa jaskinia Nuggeta. Dobra, no po prostu chcę, żebyśmy zobaczyli tą jaskinię. Także... O, i mamy resztę ekipy. Dobra, dobra, to mi się podoba. Uwaga, nowa jaskinia Nuggeta. Nie ma tutaj zbyt dużo, ale... O, co za... kochana niespodzianka. Przyjaciel Nuggeta, Lili i Billy są tutaj. Nugget jest naprawdę podekscytowany, że im się udało tutaj przedostać. O, mamy problem.
Okej, okay, dobrze ciebie też zobaczyć. Jest tam wielki, duży potwór, który w miejscu, w którym się chowaliśmy. A, to nie brzmi zbyt dobrze. Tak, to nie jest zbyt dobre, dobrze. Musimy znaleźć sposób, aby go ominąć. Musi być ktoś na tyle silny i jakby duży, aby zawalczył z tym potworem. Zobaczmy, czy możemy kogoś znaleźć. Okej, okay, don't be afraid to use that remote to get back into the school. Czyli musimy znaleźć kogoś, kto nam pomoże. To czekajcie, ja mam się po prostu wydostać? Leave the nuggets? Chwila, ja bym chciał... Aha. Czekaj, a mogę tylko zajrzeć? A, oj, dzieciaku, nie słyszałeś, co mówiłem? Tam jest wielki, duży potwór. Musimy znaleźć kogoś, kto będzie z nim walczył. No to nie, dla mnie to będzie Bugs po prostu. No bo on jest... Chociaż Stevie? Może Stevie? Dobra, nie wiem. Porozmawiajmy z Bugsem. Może on mi tutaj coś powie ciekawego. Pyk? Okej, no nie, to raczej nie jest to. Tu jest use the remote. No właśnie, problem... O, kropeczki. Nie mogę tego znieść! Czekaj, co ty robisz? Ej, wydaje mi się, że popełniłem mały błąd i nie powinienem tego używać, ale dobra. Chodźmy zobaczyć, czy ktoś tutaj w ogóle jest na górze, kto mi pomoże. Nie, no nie ma nikogo, zobacz na to! Wszyscy... Chyba, że jakbym poszedł do woźnego... O, tutaj są! Więc... Tak, gościu. Wyglądasz o wiele lepiej. A, i widzicie, przekonał go do palenia fajek. Bardzo źle. Szkoda, że nie mamy zapalniczki, żeby zapalić te fajki. Spokojnie, chłopaki, ja tutaj jestem. Oczywiście zapalara dla was. Dostałem nową kartę monstermonową. Ej, super, gościu. Dzięki ci. Masz tutaj kartę za pomoc nam. O nie. Czy ja czasami... Aha, okej. Nie mogę tam wejść. Ale fajnie, że zdobyłem tą kartę, bo ona się przyda do sekretnego endingu, ale jednocześnie... Ojejku, jest! Cześć! O, biedna pani Jiggle Tits. Okej, no taka fajna nazwa. O, dostałem strój pani Applegate. Ja, jak widzicie, tych strojów nie używam, ponieważ moja postać musi wyglądać cały czas tak samo. To jest po prostu jeden wygląd, który się nadaje. Dobra, wróćmy sobie do tej jaskini, bo może tam coś będę musiał zrobić... Bo już powoli kończą mi się pomysły, no bo byłem przekonany, że to Bugs będzie musiał zrobić, ale nie. Wygląda na to, że to nie jest on, także wskoczmy raz jeszcze tutaj i... Okej, okay, jest ta. Skupmy się na jakby pokonaniu tego potwora. O, jeszcze poszedłem na górę i okazuje się, że tu jest Carla. I próbuję się dostać do gabinetu dyrektorki chyba. Ach, głupie drzwi. Muszę wysadzić ścianę. Wyglądasz na smutną. Ach, bo jestem smutna. Dałeś mi perfekcyjne urządzenie, abym w końcu jakby wysadziła tutaj tą ścianę, ale jest Penny... Aha, Penny mnie nie, jakby nie przepuściła. Czyli ona tam stała. I właśnie, Penny już nie ma, ponieważ ja użyłem pilota. O, naprawdę, ale super. To znaczy, że mogę to zrobić. Dzięki, że dałeś mi informację o tym. No to w takim razie my... Chwila, bo ja nie mogę tutaj wejść, prawda? Tak, czyli my musimy iść teraz za nią i ona wysadzi drzwi pomiędzy gabinetem tych woźnych, a jakimś innym pomieszczeniem. Jezu, się przestraszyłem. Wygląda na to, że to dochodziło z tych, no tutaj, z tego miejsca. Ojejku, doktor Danner. Ja pierdzielę. Ale to wygląda obrzydliwie. Okej, okay. O, i dostałem kolejny strój doktora Dannera, fajnie. No to czekajcie, mam porozmawiać z Carlą. Może mi coś takiego powie? Nie, nic mi ciekawego nie powiedziała, więc wchodzimy tutaj. Tylko... O nie, ja już wiem, kogo będziemy musieli wysłać, żeby zawalczył z potworem. Coś pachnie fajnie. Po prostu, uderz go, pyk! O, znaczy może nie uderz, ale wiesz, ej, ogarnij się, stary. Co się stało? Czy wszystko jest takie zamazane? Czemu ja tutaj jestem? O, był tutaj bardzo dziwny gaz. Tak, był, on sprawił, że zapomniałem... Że szedłem... Mo potwór! Tak, topór jest cały czas we krwi. Walczyłem z potworem wczoraj, ale on odszedł. I nadal tam jest, na dole. Muszę go wykończyć. On może kogoś zranić. Zostań tutaj, dzieciaku. Uratujesz szkołę. Kurde. Ej, jednak Bob jest spoko gościem. George! Dobra, do ataku! Mogę wyjść za tobą? Okej, wysypalcie szlugi, nie przeszkadzamy wam. I teraz, w takim razie, mogę użyć... A, nie mamy jeszcze klucza do windy, więc będziemy musieli skoczyć do jaskini Nuggeta, albo bardziej przez jaskinię Nuggeta. I teraz powinno nam się to udać. No, bardzo, bardzo rozbudowana misja. Porównując to z innymi i w ogóle porównując to do jedynki, w jedynce to można było normalnie przespiranować wszystko, a tutaj jest naprawdę mega problem. Dobra, porozmawiajmy z Nuggetem, nie, albo z Lili, okej, albo z tobą. Potrzebujemy... tak. Czy mam tutaj wejść?
ty? Gdzie on poszedł? I okazuje się, że musieliśmy wrócić do klasy pani Applegate, zabrać lalkę i dać ją właśnie Penny, ponieważ Penny mówi: nie, nie chcę już tego robić, mamusiu, proszę, nie chcę, po prostu nie chcę. Okej, czy chcesz to? Moja lalka, bawiłam się nią, zanim moja mamusia zmieniła mnie w to. O, czy wszystko są w porządku? Nie. Nie było ze mną w porządku od bardzo długiego czasu, ale wydaje mi się, że czas to wszystko naprawić. Okej, bardzo dobrze. O, winda pod szkołą ma jakby skaner oczu, który daje dostęp do głębszych poziomów. I tam po prostu spotkacie moją mamę. O, wygląda bardzo dobrze. Więc idźmy tam. Nie wiem, jestem pewien, jak długo Bob zatrzyma tego potwora. Jest, walczy tutaj Bob dzielnie, do boju Bob! Umieraj, obrzydliwy potworze, nie pozwolę ci, żebyś zranił te dzieciaki. Ty, kurde, to jest w sumie, no właśnie, wygląda na to, że to jest naprawdę miły bardzo woźnie, porównując do tego poprzedniego, no to nieba ziemia. Dobra, okej, Penny, zeskanuj swoje oko, pojedźmy tam i uratujmy te dzieciaki. Okej, nadchodzimy. A, czekaj, myślałem, że muszę coś kliknąć. Okej, więc tutaj się wszystko kończy, zróbmy to. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Jesteśmy w laboratorium. O, Ozzy? O nie, nie wydaje mi się, że to jest on, Madison. Nie, musicie nas stąd wydostać. Ta blond dziewczyna włożyła nas tutaj. Czyli chodzi o panią dyrektorkę. Przepraszam. A, nie, to chodzi o Penny. Czyli to Penny ich tutaj zaciągnęła. Po prostu nie kontrolowałam siebie. Czemu nie zachowasz przeprosin na później i po prostu na razie wydostaniemy ich, dopóki oni żyją? Tak, Lily ma rację. Więc jak możemy was wydostać? Nie wiem, po prostu spróbujcie wcisnąć te przyciski i zobaczmy, czy tutaj jest... Oho, Penny. Czemu ty i te dzieciaki jakby weszliście do mojego laboratorium? Jestem tutaj, żeby ciebie zatrzymać. Nie mogę już tego... Ej, w ogóle wydaje mi się, że to laboratorium wygląda kompletnie inaczej niż się zapamiętałem. Ale może to dlatego, że... No nie wiem w sumie dlaczego. Nie mam na to czasu, Penny. Po prostu wyślę was wszystkich do gabinetu dyrektora. Penny? Czy słyszałaś mnie? A, okej. Okay. Wygląda na to, że twój chip się usmażył, bo ona to powiedziała i Penny powinna wtedy zareagować i nas wszystkich zgarnąć i wysłać. Ale tego nie zrobiła, no bo po prostu nie słucha się. O, to jest troszkę niefortunne. Czyli wygląda na to, że jesteś bezużyteczna dla mnie. Nie no. Do własnej córki tak powiedziała? Ale jestem twoją córką, mamusiu, proszę. Co? Jaka szmata! Dobra, to musimy się na niej na pewno zemścić. A w sumie, jako że nie mam mojej córki do pomocy, wygląda na to, że będę musiała przetestować mój mutator wcześniej niż planowałam. Oj! Dzieciaki zamieniły się w potwory. Aha, no i zaczyna... O nie, no i co mamy zrobić teraz? Zabij ich! Mam pytanie... mam pytanie. O, w sumie... No właśnie, zaraz umrzecie, więc mogę dostarczyć ci paru odpowiedzi. O co chodzi z tymi potworami? Przepiękne, prawda? Dzieciaki są o wiele łatwiejsze do jakby eksperymentowania na nich niż dorośli. Jeszcze parę dzieciaków więcej i będę mogła przejąć inne szkoły w tym regionie? Co? To jest tak głupi plan, że nawet... Dobra. Czemu Penny jest robotem? A, był pewien wypadek, jedno ze stworzeń się wydostało i Penny została bardzo poważnie raniona. Po prostu poskładałem ją z pewnymi usprawnieniami. Coś jak Mecha Freeza z Dragon Balla. Może ktoś oglądał i wie. O, po prostu teraz ją wysadziłaś. A, i w sumie później ją złożę i będzie jeszcze więcej ulepszeń. No dobra. Czym była ta zielona substancja w gabinecie tego woźnego? A, to jest produkowane przez te potwory. Jakby jego właściwości są nielimitowane. To jest jakby paliwo, którego używałem, żeby zasilać Penny. I wygląda na to, że jeżeli tego za dużo tak jakby wdychasz, no to tracisz pamięć. Okej. O co chodzi z tą lunch lady, czyli z panią kucharką? W sumie nie mam pojęcia. Ona po prostu taka jest. A, no czyli... Nie, no ale była miła. I nie, akurat do pani kucharki się nie mogę przypieprzyć. Dobra, zakończmy to. Okej, zabijcie ich. O kurde. Co ja mam zrobić? O, zejdź ze mnie. Trzymaj się, Lily. Musimy jej pomóc. Weź, take out the one that's in... Aha, czyli po prostu uratuj Lily. A co z tobą? Ja będę, wszystko ze mną będzie git. Po prostu uratuj Lily. Czekaj, może wcisnąć mam to? Czekaj, zielony. A, bo tutaj mamy na górze te... A, nieważne. Okej, zostałem zabity, czyli muszę użyć tej dźwigni. Dobra, to na początku użyjmy tej zielonej dźwigni, bo ona jest nad tym potworem. Move it left, press the button.
Ładnie, pozbyliśmy się. Oj, dostałem nowy strój. Dobra robota, dzieciaku. Teraz znajdź sposób, żeby pozbyć się tego z Lili. Tutaj mamy tą głowę. Press the red button. Wow! Nice! Dzięki za pomoc. Jeszcze troszkę dłużej i po prostu nie miałabym szans. Teraz znajdźmy sposób, aby pomóc Billiemu. No to w takim razie niebieskie. Przesuwamy to w lewo. I wciskamy przycisk. Dobra, pozbyliśmy się wszystkich potworów. I kolejny strój został odblokowany. Ty, naprawdę dużo tych strojów. O tym mówiłem. Teraz pozbądźmy się tej głupiej dyrektorki. O nie, 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 nie. Nie będziemy czegoś takiego akceptowali. Takich rzeczy w mojej szkole. Okej. Okay. Activate Goo Cannon? Okay, no musimy pozbyć się po prostu tego działa, inaczej no, ona wstrzeli nas w tym, co tam jest. No to niebieska dźwignia. To ja wiem, co trzeba zrobić. Niebieska dźwignia i press the button. O! I wrzucamy ją. Hej, proszę, wypuśćcie mnie teraz w tej chwili. O mój Boże, strzel! A, i to koniec. No, to... Zawiedliśmy. Co masz na myśli? Chcieliśmy uratować... Właśnie, my mieliśmy uratować te dzieciaki, ale zobacz, wszyscy są martwi. O, Lili, zrobiliśmy to mogliśmy. Teraz wydostańmy się z tego miejsca. Są inne szkoły, gdzie możemy... O nie. Co? Co to było? Nie wiem. O kurde, rzeczywiście coś takiego było. Kompletnie mi to wypadło z głowy. To jest nasza dyrektorka, jak coś, gdybyście się zastanawiali. Co to jest? Jak mamy z tym walczyć? Co my teraz mamy zrobić? O, to wszystko wciąga. Nie wiem, co mam zrobić. Jeśli nie znajdziemy... If we don't find a way to close her... Aha, czyli musimy zamknąć buzię. Wtedy będziemy mieli problemy. Dobra, niebieskie... nie, to nie... Ja bym powiedział, że niebieska... W lewo i teraz przycisnąć przycisk? No to jest... O, i trzymajcie się wszyscy, ona próbuje nas! Okej, okay, czyli to nie o to chodziło. O, i teraz zadziałało wciśnięcie przycisku. Może ja wcześniej wtedy źle wybrałem? O, teraz ona nie będzie nas raniła, wygląda na przerażoną. Dobra, wydostańmy. Nie, 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 dzieciaku, spójrz. Wygląda na to, że sufit się za chwilę zawali. Może po prostu no coś musimy jeszcze zrobić. Więc weźmy niebieskie, przesuńmy to w lewo i nie wiem, jeszcze raz mam wcisnąć press the button? Nie, to jest bez sensu to, co zrobiłem. Dobra, spróbujmy użyć teraz czerwonego. A, i trzeba było użyć dwa razy czerwonego. Nugget jest tutaj! Nugget uratuje piękną Lili! Nie mów, że... O, się przekopał. Dobra, piękny finisher, Nuggetik. Naprawdę piękny. Nugget! Czy on żyje? Tak, wyszedł. Wyszedł. Nugget jest żywy! I potwora już nie ma. No dobra, Nugget zrobił dobrą robotę, prawda? Ten potwór nie był waszym przyjacielem. Wykonałeś świetną robotę, Nugget. Dziękuję ci za uratowanie nas. Nugget jest bardzo szczęśliwy, że mógł pomóc pięknej Lili. Okej. Okay. No dobra. A, może to będzie dobre miejsce na nową jaskinię Nuggeta. Tak, tak, wszystko jest twoje, Nugget. Po prostu chcę iść do domu. Jest mi smutno, że... Dzieciaki! Okej, ta rzecz jest okropna. Jest taka slajmowa. Wydostajmy się stąd. Dobra, czyli najpierw byli potworami, a później są slajmami. I mamy piękną muzyczkę. Żyjesz, to wszystko nie było po nic. Jesteśmy tacy szczęśliwi. Tak, dobrze wykonaliśmy dobrą robotę. Chodźmy do domu po prostu. Jest Bob! Gdzie ma Bob? Bob to jest ziomal, po prostu. Kurde, i powiem wam, smutno trochę, no. Że to jest ostatni dzień. Ozzy! Kto to powiedział? O, zielone dzieciaki. Madison, myślałem, że ty już nie chodzisz do tej szkoły. Czym jesteś pokryta? O, to jakaś dziwna, szlamowata rzecz, która była w laboratorium dyrektorki. O, więc po prostu chodź się wykąp. A, no to ona sobie idzie. A my? Jest, idziemy z Nuggetem. Jest, ekipa cała. Czyli Ozzy jednak, widzicie, nie wiedział, że... Znaczy, Ozzy tam mówił, że z nami coś jest nie tak. I że to przez nas to się dzieje, ale nie wiem. O, ten cały dzień był naprawdę szalony. Cieszę się, że uratowaliśmy wszystkich od tej złej dyrektorki. Więc co teraz? Więc nie wiem, chcę iść do domu, ale w sumie nie wiem, gdzie teraz jest dom. Co masz na myśli? Nie wiem, czy chcę iść do tej szkoły. Nie wiem, czy po prostu chcę chodzić do tej szkoły. A nie, przepraszam, ona po prostu nie chodziła nawet do tej szkoły. Została tutaj sprowadzona i wszystko, co pamięta, to, że obudziła się w tym laboratorium. A, więc pójdę teraz do domu i do zobaczenia. Może... Okej. Okay.
Cześć, o, to jest Alicja. Dobra, Alice. Ja też będę szedł. Moja mama prawdopodobnie się martwi o mnie. Dzięki za uratowanie życia i za resztę rzeczy. Nie ma problem. Ron, Alice i Madison. To są trzy osoby, które doszły do tej szkoły. Nugget też musi iść. Nugget ma biznes, który musi jakby zrobić. Nawet nie chcę wiedzieć, co to znaczy. Nugget, zanim pójdziesz, chciałbym ci podziękować za uratowanie nas dzisiaj. Byłeś naprawdę bardzo odważny. Piękna Lili pocałowała Nuggeta w policzek. Nugget jest taki szczęśliwy! Nugget musi powiedzieć światu! Więc, no, nasza trójka tworzy naprawdę fajny zespół. Tak, oczywiście. Więc co teraz? Nie wiem. Po prostu jestem... Wiem, że chcę wrócić do domu. O, i dostałem Dunk Magician, kolejną kartę. Ale zanim pójdziemy, to chcę, żebyś miał tą po prostu kartę monstermonową. Czyli możesz też mieć to, czyli cały poradnik do zdobycia każdej karty, która jest poukrywana w szkole. Okej, i oczywiście wtedy mamy sekretne zakończenie. Day complete. Continue. O, dużo ubranek. Nowe. Wszystko tak naprawdę odkryliśmy. No i niestety, widzowie. Tak jak mówiłem, jest to ostatni odcinek Kindergarten 2. Najgorsze jest to, że kurde, nie mamy żadnej, ale to żadnej informacji na temat trójki. No i okazało się, że przez te parę dni, od kiedy nagrałem ten ostatni odcinek, troszeczkę się zmieniło i dostaliśmy oficjalną zapowiedź Kindergarten 3. Oczywiście pojawił już się na ten temat film, także odsyłam was, jeżeli chcecie po prostu razem ze mną sobie zobaczyć ten trailer. I naprawdę fajnie, że coś takiego się stało. Nie będę wycinał reszty tego filmu, bo mamy jeszcze sekretne zakończenie i tam będę dalej gadał, tak jakby tego Kindergarten 3 nie było, ale robię taką stawkę, że mówię, troszeczkę się zmieniło i fajnie, idealny timing, powiedzmy, że ja skończyłem dwójkę, a zapowiedzieli trójkę. Także wracamy już do filmu. Przez jakiś czas była nawet tworzona, było tworzone Kindergarten 3 przez jednego z widzów w Minecrafcie i naprawdę ładnie to wyglądało, no ale od jakiegoś czasu, czyli pewnie jakoś od roku, półtora roku, no nie dostaje żadnych aktualizacji, więc pewnie autor porzucił już to, ten projekt od dawna. Co jest całkowicie normalne, nie? O, i tutaj też jestem w napisach końcowych, w specjalnym podziękowaniu, także miło, po prostu, no miło, że coś takiego tutaj się wydarzyło. Scene for being awesome artist. A, Scene po prostu robił grafiki chyba do tego, z tego co kojarzę. Kindergarten, sukces, no właśnie. Ale no nie mamy żadnych informacji na temat trójki. Chyba nawet ten gościu, który stworzył Kindergarten, nic kompletnie nie tworzy aktualnie. Z tego co sprawdzałem, nie wiem, z pół roku temu albo coś takiego. Więc szkoda, naprawdę szkoda, bo, no mówię, kurde, to jest jedna z fajniejszych gier, w które grałem i lubię sobie po prostu do niej powracać. Tam widziałem, że w pierwszym odcinku, pierwszej części był komentarz, dlaczego jeszcze raz to nagrywam? No bo są pewne gry, do których się po prostu powraca i nieważne ile razy to przechodzisz, to masz zawsze tą radość z odkrywania tego. Ale jeszcze została nam ostatnia rzecz do ogarnięcia, czyli sekretny ending, który odpala się po zebraniu 50 kart. I pamiętam, że spędziłem naprawdę dużo godzin na zbieraniu tych kart, a teraz chcę wam po prostu to pokazać, może dla tych osób, które po prostu tego jeszcze nie widziały. Przez chwilę nawet chciałem odpalić stary swój film, ale no wolałem po prostu taką wersję bez komentarza. O, przyjaciel Nuggeta tutaj ma, chodź z Nuggetem. Co ty robisz w mojej sypialni? Wszystkie pytania poznasz odpowiedź. Więc jak widzicie, tutaj mamy coś, jakąś taką, nie wiem, Sanctum of Monstermon. Aha, czyli tu będą różne rytuały przeprowadzane. Tak jak Nugget mówił, z 50 talizmanami, czyli 50 kartami, będziemy mogli uwolnić prawdziwe zło na tym świecie. I to są wszystkie karty, które tutaj mamy. Porąbana rzecz, że w ogóle coś takiego jest. A teraz Nugget po prostu weźmie, zrobi coś takiego i zrobiło się. Co się wydarzyło? Chodź, szybko. Nugget nie chce, żebyś się spóźnił do szkoły. Okej. I teraz. O mój Boże, czemu niebo jest czerwone? Nie zrobiłem tego. Po prostu, jeżeli niebo by było zielone, to wtedy by było skażenie. Pani Applegate, nie czuję się zbyt dobrze. Ja tak samo, ale to, no, po prostu to jest takie gadanie. Nie, mam na myśli, że... I zniknęła. Cindy już nie ma. Czekaj, czy ktoś się zauważył? Proszę, wszyscy zostańcie szybko, spokojnie. Tak, droga siostro, jak mogę ci Margaret pomóc? Jeden z nowych uczniów po prostu zniknął. Musimy ją znaleźć. Tak, oczywiście, siostro. Okej, okay, ona też zniknęła. O, możemy mieć mały problem. O Boże, Felix, to też się ze mną dzieje. Ach, dobrze, że po prostu ze mną wszystko jest w porządku. Felix, myślałem, że ty... A, bo on coś tam powiedział, wiecie, zdradził brata, coś w tym stylu. Okej, okay, nikt nie tyka moich przedmiotów.
Okej, przepraszam wszyscy, nie wydaje mi się, że dam radę to posprzątać. Jak widzicie, wszyscy po kolei znikają. To jest, dla tych, którzy nie wiedzą, nawiązanie do Avengers Infinity War, gdzie tam Thanos też na końcu pstryknął palcami i po prostu większość osób zniknęła. Czy tam połowa, tylko że tutaj zniknie nam większość osób. Co się dzieje? Co możemy zrobić? O, i tutaj ta dwójka jest. Stevie i ten, kurde, nie pamiętam jak on się nazywa, no ale też jak widzicie, oni po prostu znikają, więc Nugget w skrócie wymazał pół ludzkości. O, dobra robota, że znaleźliśmy to miejsce. I oni też. Lily? Czyli tak, rzeczywiście połowa. Jestem, tak, wszystkie je mam. No i tutaj też nie ma tej osoby. Okej, okay. Zastanawiam się, czy rzeczywiście połowa zostanie wymazana, czy nie? Połowa, tak. Połowa. Tak, wygląda, że to jest połowa. Nugget nie chce, żeby to była połowa. Nugget chce ich wszystkich. I jeszcze raz pstryknął. Okej, okay. Nugget. Masz jakieś dziwne... No, po prostu dziwnie wyglądasz. Czy ty to zrobiłeś? Ja pierdziele, piorun uderzył w panią Applegate. O mój Boże, prawdopodobnie powiedziałem zbyt szybko, że wiecie, już jest bezpieczny. O, w sumie dobrze, że to się kończy w ten sposób, że wszystko jest takie po prostu krwawe. Tak. I wszyscy po kolei... Jej, nawet Karle? Kurde, ja myślałem, że są osoby, wiecie, z którymi mieliśmy dobry kontakt, ale wygląda na to, że nie za bardzo. I tutaj Nugget, mówię, wymazał całą ludzkość i tylko zostawił mnie, jako jedynego swojego przyjaciela tutaj. Chyba, że to działa w obrębie szkoły, chociaż nie wydaje mi się, żeby tak to było. Co się tutaj stało? Idź do domu, Stevie. Ale kto będzie jakby patrolował korytarze? Po prostu idź do domu. Okej, okay, do zobaczenia jutro. I no właśnie, też dostał. O, i pani dyrektorka. Więc to wszystko. Do zobaczenia. No i właśnie. Koniec. Po prostu. Nugget jest usatysfakcjonowany. Zabijesz wszystkich. Znowu. Nugget, przyjaciel Nuggeta jest jakby... no źle gada. Nugget zrobił to wcześniej. Więc to oznacza, że zrobisz to prawdopodobnie? Być może? Być może? Okej, okay, Nugget pomyśli o tym. I tutaj, jeżeli nie wiecie, o co chodzi i dlaczego tak Nugget powiedział, to było tak jakby, przynajmniej ja to tak rozczytuję, że tutaj w jedynce, w sekretnym zakończeniu, mieliśmy zapowiedź Kindergarten 2. Bo się pytaliśmy, czy zrobimy to ponownie? On powiedział, tak, w Kindergarten 2. A tutaj mamy informację, że może. I no właśnie, no niestety wyszło, że Kindergarten 3 nie będzie. Nugget pomyśli o tym. Bo Nugget tak naprawdę to jest, nie wiem, coś w rodzaju autora tutaj. Do zobaczenia, przyjaciel Nuggeta. Do zobaczenia. No i Nugget nas opuścił. Nugget chciałby... O, kurde. Nugget chciałby podziękować ci za dołączenie właśnie no w Kindergarten 2. Nie ma za co, Nugget. I sobie teraz pewnie pójdzie, co? A teraz, jeżeli wybaczysz Nuggetowi, to Nugget ma do wykopania na jaskinie Nuggeta. No, więc podsumowując, nie wiadomo, czy będzie Kindergarten 3. Na razie nic się nie zapowiada. Była wersja Minecraftowa, która no przepadła. Może kiedyś zostanie to odkopane, może kiedyś zostanie wydane. Ale w każdym razie dziękuję, że byliście w tym momencie. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to dzięki po prostu. I do zobaczenia w kolejnych seriach.